przybędziemy razem. Dzisiaj czytanie kart Tarota i Lenormanda właśnie na taki temat miłosny. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że tutaj zaglądacie. Witam wszystkich nowych również widzów, którzy znaleźli mój kanał. Zasubskrybujcie szybciutko mój kanał, byście odwiedzali mnie codziennie. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych filmikach i premierach wróżb z nowymi tematami, z miłosnymi tematami. Zapraszam serdecznie. Proszę również o feedback w komentarzach. Napiszcie o Waszych historiach. Czy wróżby te rezonują? I napiszcie parę słów, zostawcie komentarz, bym poczuła Waszą energię, bym widziała, że jesteście, że oglądacie, czytacie, że jesteście tutaj z nami. Proszę również o lajki i zapraszam również wszystkich potrzebujących na wróżby indywidualne. Oczywiście napiszę przez mój adres e-mailowy, który znajduje się w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. I ja odpiszę Wam szybciutko o warunkach takich wróżb indywidualnych, które odbywają się za pomocą Waszych zdjęć osobistych, dat urodzenia i pytań. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz przyjrzyjmy się dwóm grupom, które już wylosowałam po przetasowaniu kart. Pierwsza grupa to cytryn, kwarc cytrynowy. Druga grupa to ametyst fioletowy. Wybierzcie kamień, który Was przyciąga, które przyciąga Wasze oko i zastanówcie się konkretnie, szybko i nie zmieniajcie decyzji. Kolor, być może liczba 1, 2. Oczywiście talie kart Tarota są identyczne. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli kwarcu cytrynowego. Pytanie jest, czy będziemy razem? Pierwsza grupa. Karta Tarota. Wow, 10 kielichów. 10 kielichów mówi od razu tak. Będziecie razem, ponieważ oboje pragniecie emocjonalnego spełnienia i szczęścia. Oboje pragniecie miłości, rodziny, emocji, wibracji romantycznych. Szczęścia. Rozkoszować się chcecie szczęściem, chcecie harmonii, dobrego czasu, rodziny, przyjaciół, przyjaźni. Szczęścia w życiu. Chcecie być zadowoleni i również myślicie być może razem o ślubie, zaręczynach, o sformalizowaniu związku, o tym, by założyć rodzinę, o tym, by być w rodzinie szczęśliwym, by przeżywać piękny czas, by być po prostu zakochanym i przeżywać miłość. Pytanie jest, czy będziemy razem? Karty Lenormanda mówią, że są u Was jakieś straty i są lęki. Są jakieś sprawy, które się być może źle potoczyły i poprzez to zaburzyły Waszą relację. Poprzez to nastąpiły duże straty, lęki, szczury. Oczywiście mówią o tym, że coś się między Wami popsuło, zepsuło, runęło i że jest dużo nieklarowności, niejasności.
być może negatywnych myśli, pesymistycznych myśli, niewiary w to, że się uda. Tutaj widzimy również, że Wasza osoba ukochana zastanawia się, co ma zrobić. Co ma zrobić, byście byli razem, ponieważ karta Tarota pokazała bardzo dokładnie, że tak, że chcecie być razem i również Wasza osoba ukochana pragnie spełnienia emocjonalnego z Wami. Pomimo tyle niejasności, tylu nieklarowności, tylu zagmatwania, powiedzmy, emocjonalnego, pomimo tego, że są lęki, problemy, jakiś marazm emocjonalny i negatywne myślenie, pomimo tego chce ta osoba być z Tobą razem. Także taka karta dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to ametyst fioletowy. Czy będziemy razem? Karta Tarota. Paź mieczy. Paź mieczy mówi o osobie bardzo niedojrzałej. W kartach Tarota mówi to maksymalnie o osobie do 25 lat. Oczywiście może być to po prostu symbol osoby młodszej od Was lub rówieśniku, który jest jeszcze niedojrzały, młody. I tutaj ta osoba zawalczy o to, byście byli razem. Ta osoba chce jeszcze raz jakby tutaj zawalczyć o nowy początek, o nową szansę, o nową próbę. I ta osoba chce od Was dostać szansę, by coś wyklarować, to znaczy, by coś wyjaśnić, by coś jeszcze raz przedyskutować, wyjaśnić sprawy między Wami, jakieś trudne kłótnie, jakieś złe doświadczenia, które były między Wami. Ta osoba chce mądrze, sprytnie wyjaśnić coś. Jeśli macie do czynienia z bliźniakami, wagą lub wodnikiem, czyli osobami spod żywiołu powietrza, to na pewno to rezonuje z Wami, ponieważ ta osoba będzie walczyła o to, byście byli razem. Zobaczmy karty Lenormanda. Widzimy już tutaj w przełożeniu, że są mosty, pomosty. Czyli ta osoba szuka do Was kontaktu. Nie chce palić mostów, nie chce, by te kontakty się rzeczywiście zupełnie skończyły, tylko chce to odnowić. Chce te kontakty, spotkania, pisanie, komunikację odnowić. Czy będziemy razem? Są ogromne przeciążenia, obciążenia, balasty, jakby no bardzo dużo tutaj powiedzmy sobie też lęków, ciężka droga, ciężka praca nad tą relacją, blokady duże, by wrócić. Natomiast z czasem te blokady przejdą i z czasem tutaj podejmie ta osoba walkę, czyli starania o ten związek, starania o Ciebie, o tą relację. I wtedy ta osoba będzie się kontaktować, ale warunkiem jest, że pokona ta Twoja osoba ukochana właśnie te ogromne tutaj obciążające blokady. Wtedy najwyższy czas, by się skontaktować i pytanie, czy będziemy razem, tak, tutaj będzie próba zawalczenia o nową szansę, a czy się uda, to oczywiście już po 3 miesiącach możemy zapytać dalej, ale przez najbliższe 3 miesiące będzie ta osoba tutaj walczyć o tą relację. Jeśli Wam się uda, to będziecie razem oczywiście. I jeśli Wasza osoba ukochana jak to się mówi, przerobi, tak? Czy ominą ją te ogromne blokady.
Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Oczywiście życzę Wam, byście byli razem, jeśli tego pragniecie, jeśli o tym śnicie i o tym marzycie, za tym tęsknicie. Myślę, że może jest szansa i może się uda, byście byli razem. Do usłyszenia już wkrótce.